A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Diablo 2 Zabójczynią. No, ostatnio skończyłem jak w jakimś serialu brazylijskim, tak? W najciekawszym momencie. No, ale to już była 28 minuta. A trzymam się cały czas tego, co mówiłem. Taki odcinek pomiędzy 20 a 30 minut. Bez względu na to, jak my tutaj będziemy stać. Z postępem fabularnym i tak dalej. Mieliśmy zacząć od wzięcia poziomu. Dobijemy sobie do 70 siły, żebyśmy mogli na golennicę założyć, czy tam na golenniki, a resztę w żywotność. I teraz tak, idziemy do... O, nawet będziemy mogli sobie wojownika wziąć do pomocy, chociaż on będzie momentalnie padał na Diablo, no ale niech sobie będzie. Wojownik cienia. Damy go sobie tutaj pod F2. La la la. Okej, co to za pasek? O, fajny nawet, tylko że odporność na zimno. No Diablo tam wali z łapy z zimnem, ale... No, chyba byłbym skłonny na tę walkę to założyć. 28 do życia więcej, no. O 10% by nam żywotność wzrosła, znaczy punkty życia. To nie takie byle co. Dobra, zaraz będziemy kombinować. Jeszcze tego zatruwacza duszy trzeba będzie rozpracować, tak? Czego ci potrzeba? Znaczy tak, to nie. Runy nam ostatnio ostro lecą. Będziemy musieli jeszcze trochę, ale to później, poprzelosowywać sobie w poszukiwaniu jakichś konkretnych nagolenników. No chyba, że ogarniemy się jakoś z tymi odpornościami lepiej. Na pewno na ogień i na błyskawice musimy mieć bardzo solidne odporności na Diablo. Mogę tu jakąś... No przecież tu nie ma miejsca. Dobra, wyrzucę to na razie. Pewnie mnie teraz wywali z Battle.netu. No tak, no. To możemy potransmutować. O. Czy coś jeszcze? Nie bardzo. Dużo mamy szafirów, ale nie tak, żeby coś z tym zrobić. Runki musimy zostawić. Weźmy sobie dodatkowe miksturki wzmocnienia tutaj. Dzięki temu zrobi się trochę więcej miejsca. Na przykład na tyle dużo, żeby coś tu jeszcze podnieść. Może te rękawiczki Sandera, one tam mają dużo życia, wziąć na Diablo, tylko wtedy musielibyśmy... No może dalibyśmy radę ogarnąć się z tymi odpornościami, ale to jak zabijemy tego zatruwacza duszy, to będziemy myśleć. Na razie tutaj chyba wszystko jest ok. Pasek chwilowo zostawimy na Diablo, później go zmienimy z powrotem, jak już Diablo pokonamy. To też chwilowo zostawiamy. Hełm też będziemy tylko chwilowo na Diablo mieli, później, nie wiem, może na przykład najemnik go dostanie. Więc później będzie z tym miejscem na pewno lepiej. Tak chwilowo takie zamieszanie tu jest. Dobra. Chodźmy załatwić tego zatruwacza. On wyjdzie, gdy otworzymy tę pieczęć. Czyli mamy trochę, znaczy taki lepszy układ mamy, niż gorszy. Pyk. Zaraz tutaj go zwabimy. No są. Zaraz ja to muszę jakoś sprytnie zrobić, oni są strasznie szybcy. Najlepiej gdybyśmy o właśnie, to on. I teraz rzucić ten płaszcz. Skupić się tylko na nim. O, to już nie będą teraz wracać do bossa. Można ich sobie tutaj wyciągać pojedynczo. No właśnie z płaszczem jakoś to idzie, nie? No tak odszedłem, bo jednak tego najemnika trzeba tutaj ogarnąć. Bo zaraz by go pewnie sklepali. Dobra, i teraz już nie powinno być problemów. No, jakiś płaszczyk, coś. Ojć, nie powinno być problemów, tak, Procek? Czekaj. Dobra, spokojnie. Już jest wszystko dobrze. Jeszcze jakiś. I jeszcze jakiś. Kościana tarcza. No, jakieś miksturki tutaj fajne. Coś musimy identyfikować? Chyba nie.
To co, wypuszczamy Diablo z zagrody zaraz. No jest. Ale dobra, Diablo niech wychodzi. Niech on sobie na nas poczeka, tutaj troszeczkę go powkurzamy, że musi na nas czekać. Przez ten czas by jednak fajnie było jakieś nagolenniki sobie kupić, nie? Na pewno zmienimy hełm. Na pewno zmienimy sobie chwilowo hełm. Jak to z tymi odpornościami jest? Na błyskawice 63. 75. Ogień 74. 58, jak zdejmujemy rękawice. Jakbym chciał jednak te rękawiczki lepsze założyć. Nie, 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 to wolę tak. Ach, z tym ogniem tutaj. Jakieś nagolenniki fajne, takie na Diablo, jakbyśmy trafili. Witaj. Na zimno 21, na zimno 11. Na pewno założymy ten pasek, żeby mieć więcej życia. No, najlepsze by były nagolenniki z odpornością na ogień, chociaż z drugiej strony mamy te szanse, co tutaj. Tylko, że wolniej go zabijemy, tam będę go kopał i kopał i kopał, no ale dobra, może pójdziemy tak. Są odporności, ok. Życie jest w porządku, w miarę powiedzmy, no. W miarę. O dziwo, pancerz też się przydaje na Diablo, chociaż on z tej łapy rzadko nawala. Ale chodzi o to, że ta jego błyskawica to są po części obrażenia fizyczne tak naprawdę. I te obrażenia fizyczne z tej błyskawicy to jak najbardziej jakiś tam blok, lepszy pancerz, może połowicznie jakby przystopować tam te obrażenia. To od błyskawic to nie, ale pół na pół tam są błyskawice i fizyczne właśnie. Także tak czy siak z tą błyskawicą trzeba będzie uważać. Weźmy sobie więcej tych fioletowych. No, tak dużo ich było, ale potransmutowaliśmy i niewiele tego zostało. Weźmy sobie te mikstury lepsze. Najemnik pewnie szybko padnie, ale to nic. Spłaszcza cieni, nie ma co na niego tam co korzystać z tego przy walce z Diablo. Czy obniżylibyśmy mu obronę, ale to tam... Mogę mieć pod prawym przyciskiem tego wojownika cienia, no może coś tam odwróci uwagę Diablo. Okej. A czemu najemnik nie jest wyleczony na maksa, przepraszam? Czemu on się nie regeneruje? No to odporności to mu nie wystarczą. Dobra, no niech będzie. Trochę go będziemy kopać, jak tych butów nie zmieniłem, ale przynajmniej ta szansa na przedmiot jest. Może coś fajnego nam wypadnie. Może. No dobra, chodźmy na niego. Otworzymy sobie portal gdzieś tutaj blisko, ale nie za blisko, żeby więzienia z kości na to nie rzucił. Przywołamy sobie tutaj pomocnika. Dobra. Chyba aż tak blisko nie stoję, żeby ta błyskawica... Chociaż nie! Nie no, działa na mnie błyskawica, działa. No, działa błyskawica. Chciałbym jakoś tak naprawdę sprytnie stanąć, ale to jest ciężko się tak ustawić. No trochę go będziemy musieli kopać niestety. No teraz chyba lepiej stałem, aczkolwiek część z tych błyskawic też we mnie jeszcze wchodziła. Rozkończyły się mikstury na poziomie pierwszym. Dobra, nie mamy fioletowych. No tak, nie skąpiłem ich w sumie. Ale najemnik przeżył. Skupił się totalnie na mnie, zobaczcie. No dobra, już teraz go powinniśmy załatwić za drugim podejściem. No, gdybyśmy te nagolenniki mieli, to już by... Chociaż, no może by jeszcze nie padł, ale to już tam praktycznie na styk by było. No dobra, ale jest dobrze. Mogę się odsuwać przed tymi błyskawicami, to te miksturki by tak szybko nie schodziły, ale... Ale tak twardo staram się stać przy nim. Dobra, a tu mam jeszcze miksturkę, zobaczcie. Dobra, weźmy tę mniejszą. No, się luzy w plecaku zrobiły, jak się pozbyliśmy mikstur fioletowych. No tak, no. Dobra, weźmy sobie jeszcze manę, chociaż te many tutaj to nie schodzą na nim za bardzo. Mistrz, znaczy jest ten cień cały, cały ten. Idziemy. Też nie lubię z nim walczyć w środku tego pentagramu.
No, bije, bije cień. No, trzymał się ten cień. No, naprawdę się najemnik popsuł. Oto był ten jego cios łapą właśnie. Dobra, użyjemy miksturki fioletowej. Dobra, popsuł się. Popsuł się. No trochę musieliśmy go kopać bez tych nagolenników, ale... Ale mieliśmy zwiększoną szansę. Zobaczmy, czy się opłaciło. Cyk. No nie bardzo właściwie. Obręcz. Ta obręcz mnie interesuje, chociaż no my mamy runki tir przecież tutaj w hełmie. Wracamy do tego hełmu. Obręcz trzeba na pewno sprawdzić żółtą. No jest hełm unikatowy, ale to... Ale to nie jest fajne, z tego co ja pamiętam. Zamknięty hełm żółty może prędzej będzie jakiś dobry. Uwaga. Przy ubicach chwały. Odporność na błyskawice 15. No nie jest fajne. No 100 do obrony przeciw pociskom. No jakieś takie może, ale to nie. To nie jest fajne. To nie jest to, czego potrzebowaliśmy. Ręczne topory za wolne. Za wolne, stanowczo. To zobaczymy. Zaraz, co ja mówiłem, że tu jest jakiś... A nie, to zębaty hełm jest, jejku, myślałem, że to też jakiś taki, dobra. No to w takim razie poza tym nic fajnego tutaj nie ma. Wracamy się. Diablo załatwiony, questik zaliczony. Punkty nawigacyjne do tej pory mamy wszystkie zaznaczone, zobaczcie tutaj. Będziemy teraz wchodzić do piątego aktu. No możemy tam od razu zajść. Ogarniemy się już w tym piątym akcie. Chwała niech będzie światło, tak jest. Jest akt piąty. No dobra. Tu jest Malach, która nas wita w Harrogate. Kane na Battle.necie tutaj blisko skrzynki, bo na singlu to tam gdzieś stoi dalej, nie? Zaleta Battle.netu, że Kane w piątym akcie stoi bliżej. Co my tu mamy? Wszystkie odporności 12. He, o, i szansa na przedmioty. No nie jest takie złe nawet. Najemnik mógłby to dostać. W ogóle trzeba go wskrzesić za chwilkę. No i fajnie by było tych nagolenników jednak poszukać może. Zwłaszcza, że mamy punkt nawigacyjny blisko Larzuka. Można sobie przelosowywać szybko. Jest nasz dzielny najemnik. No to sprzedamy. Jeżeli chodzi o pasek, no to wolałbym mieć jednak tę odporność na zimno tutaj z powrotem zwiększoną. Ten eteryczny to nie. Najemnik, zaraz on tutaj 20, nie, no to jest gorsze. No to można trzymać dla niego. No bo ja to jednak z tymi runami tir będę chodził. Nawet szansa dla najemnika na przedmioty, jakby tam coś mu się udało dobić, to ta szansa zadziała. Jego szansa plus nasza szansa. Nie wiem, czy pamiętacie, jak grałem paladynem, to starałem się, żeby najemnik dobijał bossów. Bo działała właśnie nasza szansa plus jego szansa na przedmioty. Więc to sobie możemy zostawić. O, tu mieliśmy odporność na ogień. A, no właśnie, to mogłem rękawiczki te z życiem wziąć. Ale w celność by nam spadło, ja wiem. Dobra. To sobie zostawimy. To sobie zostawimy. To sprzedamy, to sprzedamy, to sprzedamy, to sprzedamy. Chociaż odporność na trucizny też niewielka. Jak uwolnimy tych barbarzyńców, to już nie będzie problemów z odpornościami. Dobra, zostawmy tak. Żeby było więcej energii na razie. Postawimy sobie przysięgę starożytnych. Chyba lepiej będzie jednak szukać butów u... Tam w czwartym akcie, nie? U Halbu. Halbu. No ja bym chciał jednak te nagolenniki jakieś lepsze. Dobra. Nie, tego pierścionka chyba jednak nie zostawia. Musimy mieć tę skuteczność ataku.
Odporność na błyskawice nam spadła. To niedobrze. W tej chwili nam brakuje Rala, tak? Żebyśmy sobie zrobili przedwcześnie przysięgi starożytnych. Moglibyśmy Tale też transmutować, widzę. Czy Tale możemy transmutować i tak. I tak dostaniemy Ral Ord Tal od Quelkeka później. Tutaj będziemy mieli więcej miejsca dzięki temu. Ej, gdzie ja, co ja tu w ogóle robię? Trzeba to ogarnąć. Odporność na ogień. Wolę to trzymać. No jest Ral teraz. Teraz nam Tala brakuje z kolei. Orta mamy. A to już pewnie od Quelkeka to wszystko dostaniemy. To co, przejdziemy się jeszcze tutaj w tym piątym akcie? Moglibyśmy rozpracować Szenka Nadzorcę, nie? No, te lepsze buty by się przydały, no. Chodźcie jeszcze, zajrzyjmy tak na szybko do fortecy. Co mamy w ogóle za odporność tutaj? Na ogień to, ta 21. No moglibyśmy... Ej, no żeby ten ogień był. W sumie to cokolwiek. No nie ma nic fajnego. 20 do many, 5 do siły, nie takie złe też. Jakaś odporność na cokolwiek, na zimno, na błyskawice albo na ogień w tych nagolennikach. Mogłem zostawić te wcześniejsze nagolenniki, które trafiliśmy. Przelosujmy sobie tutaj kilka razy. Czego ci potrzeba? Żeby te obrażenia nam trochę wzrosły jednak. No nie ma. Rzeka płomieni. Pozdrawiam cię. Jakieś halabardy trzeba już będzie kupować. Na trucizny to nie, no nie na trucizny. Jakby coś takiego było na cokolwiek innego, ale nie na trucizny. To bym brał. Czego ci potrzeba? No jest, błyskawice. Błyskawice 12. Połowa czasu trwania zamrożenia. Dobra, niech będą. Niech na razie takie będą. Jak nie ma lepszych, trudno. Ciężko tutaj z tymi NPC. Ciężko, naprawdę. Nic fajnego nam nie chcą dać. No, obrażenia od kopnięcia 10-20. Tu mieliśmy 6-12. No i to już mi się podoba. 74-109. 86-134. No, fajnie jest. No, bardziej nam się zrównoważyły te odporności tutaj. Sumarycznie spadły tak naprawdę, no ale i tak będzie bezpieczniej, jak z tymi błyskawicami tutaj dostaliśmy więcej. Spadła szansa na przedmioty, ale to mnie akurat bardzo nie martwi, bo gramy na Battle.necie. To nie ma problemu z przedmiotami tak na dłuższą metę. Dobra, wracamy do aktu 5. Zróbmy sobie jeszcze tego Szenka tak na szybko, co? Mamy większe obrażenia od kopnięcia. Może być problem z celnością. Akurat na Diablo to nie ma co porównywać, bo to boss oraktowy był. Ale tutaj ostro się zwiększa obrona w piątym akcie tych wrogów. No, ten cień będzie z nami tutaj sobie na razie chodził. Za swe okrucieństwa. 25 level. Bo w Mistrza Cienia jeszcze nie będziemy mogli dawać punktów. Bo Mistrz Cienia jest od poziomu 30. Załączymy sobie mapkę, będziemy szli przy krawędzi. Tak, tu ciemno jest. Aha, bo ten cień, ojejku, ten cień załącza ten płaszcz cieni, tak? Sobie sam. No dobrze, no niech załącza, no bo go mamy, jest przypisany tutaj, więc on go załącza. Okej, no to ja nie będę musiał. On to nawet stosunkowo często będzie robił. No bo innych umiejętności za bardzo nie ma. No będzie korzystał z tego smoczego pazura plus właśnie z tego płaszcza cienia. Cienia czy cieni, czy jak to się tam nazywa? Płaszcz cieni. No dobra, to niech będzie. Będzie bardzo bezpieczny. O, ekspik tu nawet idzie, fajnie. Jaredowy kamień, to musimy sprawdzić. Ostatnio jakieś drogie przedmioty mi nie wypadały, więc pora to nadrobić. To nie. Jeden do nowa,
Jeden do Nowa. Nowa to... To nie Nowa Mrozu, ale... Bo zwykła Nowa chyba tam trochę dalej jest, czy jak to było? Czy też od 6 levelu było, jak to tam z tą Nową? Ja to nigdy nie grałem z taką zwykłą Nową. Ale zostawimy sobie. Będzie z nami taki cień tutaj chodzi. Czyli też się czuję dzięki temu bezpieczniej, bo tak jak mówiłem, obrażenia wrogów są rozdzielone na trzy postacie. Na mnie, najemnika i teraz jeszcze dochodzi cień. Co to za kapliczka? Ze zdrowiem. Teraz ja odpaliłem płaszcz cieni, a co? Też chciałem. Beczka. No, bez problemu idzie. No, fajny ten cień. Ale i tak, będę wolał mistrza jednak. Akurat przy tym moim pomyśle na postać, mistrz cienia myślę sprawdzi się zdecydowanie lepiej. A płaszcz cieni to ja sobie sam będę załączał, wtedy kiedy uznam to za stosowne. Ale swoją drogą... Możemy to rzucać niezależnie, nie? Nie muszę czekać, aż płaszcz cieni tego mojego cienia przeminie. Jeszcze możemy to przetestować, ale tak mi się wydaje. Najemnik awansował, ekstra. No, teraz ładniej ich tutaj kopiemy, ale podejrzewam, że z celnością to 83%, no... Trzeba to podnieść jeszcze. No niech on rzuci ten płaszcz. Rzucił, teraz ja jeszcze? Tak, też mogę rzucić, niezależnie zupełnie. Znaczy, one się oczywiście w żaden sposób nie kumulują, tylko chodzi o to, że jakby jednak była taka sytuacja, że odchodzimy gdzieś dalej, są moby, których ten płaszcz cieni od mojego cienia nie sięgnął, to żebym ja to mógł jeszcze niezależnie na nich załączyć wtedy, nie? Lepiej, żeby tak było. Mana. No, ta mana mi się tutaj zaczyna. 110 many mamy. Ale dobrze, dobrze. Są dwie runki tier. Gdyby nie te dwie runki tier, to przecież masakra by była tutaj z tymi kopnięciami. Ciężko by to było uskuteczniać. Jest fajnie. Dobra, jesteśmy gdzieś na półmetku w drodze do Szenka Nadzorcy, bo tutaj był ten bosik. Skrzatowaty taki. To nic, też niby, zobaczcie, celność 80, tam coś tam procent, a praktycznie jednym atakiem potrafimy zgarnąć takiego białego moba. No bo jak jedno kopnięcie nie trafi na przykład, no to trafią pozostałe trzy. To jest siła poczwórnego kopnięcia, fajna sprawa. Zobaczycie, co będzie, jak tę runkę Amny i Tir kolejną zdobędziemy. I dorwiemy do rozgocące uderzenie. Ale klepią mnie tutaj, klepią trochę. Potrzebujemy lepszej zbroi. Nie pamiętam, od którego poziomu się te gotyckie zaczynają pojawiać. No, jakąś fajną gotycką byśmy sobie kupili ze zwiększoną porządnie obroną. No. Bym się czuł zdecydowanie bezpieczniej. I łatwiej by nam było się przemieszczać. Trochę szybciej byśmy biegali, wolniej by stamina spadała. Chociaż ze staminą to tutaj problemów nie ma. Chyba tak to działało też, to nie? Że ciężar zbroi wpływa na szybkość naszego poruszania się. Chociaż nie wiem, czy to można zauważyć tak na pierwszy rzut oka. Na pewno wpływa na szybkość spadku staminy. Jako, że gotycka jest wyjątkowo wygodna, to nie ma z tym wielkich problemów. Ekstra. I widzicie sami, że problemów z odrzutem nie ma, nie? Niby to kopnięcie odrzuca, ale ono tak naprawdę nie odrzuca. Jeżeli ktoś sobie nie testował nigdy smoczego pazura ze względu na to, że go to wkurzało, że no niby tam jakiś odrzut jest,
To niepotrzebnie. No. Na początku też ten koszt many może bardzo zniechęcać w kopnięciu. No, ale sami widzicie, że sprawuje się naprawdę nieźle. Zamknięty hełm dobrej jakości. No teraz to nie potrzebujemy za bardzo. Chyba, że mielibyśmy nadmiar run tier, nie? Ale nie mamy. To byśmy włożyli w taki hełm lepszej jakości. Nie, to chyba by było wielkie marnotrawstwo. RAL! No RAL! Kurde! Niepotrzebnie robiłem tego RALa. To byśmy już mogli przysięgę starożytnych mieć, bo zużyłem 3 tale. No widzicie, no, taki ze mnie procek, no. No ale spokojnie. Jeszcze trochę i dostaniemy te runy od Quelkeka za uratowanie barbarzyńców. I problemów z odpornościami nie będzie. Będziemy sobie mogli skupić się na czymś innym. O, będziemy wtedy mogli w sumie chyba nosić te rękawiczki Sandera. 40 do życia dostaniemy. 40 punktów zdrowia więcej. Fajnie. Nie ma lepszych, to będziemy sobie chodzić z takimi rękawiczkami Sandera. Buty Sandera są niezłe, chociaż to są te buty, te drugie w kolejności, jak one się tam nazywały, te lekkie buty, czy jak to tam. Za dużych obrażeń od kopnięcia to one nie mają, ale mają fajne statystyki, dodają tam chyba do siły, do zręczności, to nawet przyzwoicie, tak sumarycznie to chyba z 15 dochodzi. I skuteczność ataku mają chyba 100, także pod takie kopnięcia fajna sprawa, tylko że te obrażenia tam z butów to nie bardzo wtedy. Czekajcie, ja tutaj coś zostawiłem fajnego. Bitewna laska to warto sprawdzić. Szkieletową głowę też warto sprawdzić, tylko że my tu miejsca na to nie mamy. Dobra, idziemy zabić tego Szenka, co? Jest dużo tych eksplodujących. Cień mógłby to na siebie wziąć. No, klepią tu trochę. Oj, chyba laga miałem. Patrzcie, tam gdzieś lód poleciał w ogóle, nie? Ale szybko go skopaliśmy, pomimo tego laga. Dobrze poszło. Amulecik bierzemy. Manę bierzemy. Weźmy to jakoś tutaj wszystko. Twoja władza dobiegła końca. Poprzestawiajmy sobie. I co? O, tu jeszcze jest mikstura, ta superaśna taka. O, nawet dwie. Trzeba to wszystko brać. O. Zwłaszcza jakbyśmy się przerzucili na te rękawice Sandera, życie by wzrosło, to potrzebujemy wtedy szybszej regeneracji z mikstur, nie? Żeby to jakoś fajnie działało. Dobra, zaznaczymy sobie punkt nawigacyjny. Dobra, moglibyśmy tutaj zabić tego jeszcze. Eldrisha Sprawcę, czy jak się tam zwał. Dobra, załatwiony. To już pewnie będę kończył teraz sesję nagraniową. To jak sobie zaczniemy nową sesję nagraniową, czyli kolejny odcinek, to znowu go sobie załatwimy wtedy. A co? Zawsze trochę więcej ekspa wpadnie, może jakiś przedmiocik poleci ciekawy. O. Także już go sobie tutaj załatwiłem pierwszy raz. Dobra, wracamy do Harrogate. Sprzedajmy na szybko tutaj. Nie wiem, czy te laski, co to? Ta nowa, o, 4600, nieźle. Tutaj coś mamy. Czekajcie, bo tutaj nie widzę to słońce. 2900. 16 tysięcy ekstra. Już odcinek muszę kończyć, ale jeszcze, dobra, ogarnę to na szybko. Amulet słaby. 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 Tych butów to nam tutaj nie pokazuje na golenników. Czy tam na golennic. Dwa rale, tak? Dobra, ja sobie poza nagrywaniem zrobię porządek tutaj w skrzynce, żeby to jakoś ładnie wszystko wyglądało. Zrobię porządek w skrzynce, a poza tym nic nie zrobię. Dobra, są te lepsze miksturki, weźmy je sobie tutaj.
Dokupmy jeszcze many. Dobra, poza nagrywaniem dokupię many. Wszystko jest fajnie. Na razie tego questa nie odbieramy. Ze wstawieniem miejsca na klejnot. Tutaj też jakby co jeszcze mamy. Okej, tutaj kończymy odcinek, także trzymajcie się. Na razie.